Cześć, witajcie. Cześć. My dzisiaj pierwszy dzień mamy bez dzieci więcej niż półtorej godziny. Tak, także więc już zrobiliśmy zakupy. Dokładnie. Jest godzina przed, no punkt 10 za dwie. Jeszcze nie jedliśmy śniadania, więc do śniadania kupiliśmy rzeczy. Także szybki food haul dla was specjalnie. Dokładnie. Nie będzie tego jedzenie. Dużo. A ja w międzyczasie będę robiła kawę. Wybaczcie, ale jasne. Siła wyższa. Dokładnie, więc zaczynamy. Ile wydaliśmy? O, właśnie. Wydaliśmy 350 zł. Tak, ale w tym też jest też wyprawka papiernicza dla Antosia do żłobka. To jest jakieś 5 dych. No, gdzieś tak będzie, nie? No. Jakiś rabat był na zakupy spożywcze, minus 10%. Na wszystko, tak. Na czego nawet nie wyczyliśmy. Dokładnie. Więc zaczynamy. Jogurt naturalny. Zakupy są z Auchan. Zakupy są z Auchan. Ale jest też z Biedronki coś, jest, więc z Biedronki wzięłaś tamten naprawdę? Tak. Tak, no to jest więc okay. Pokażemy. Dokładnie. Pasztet cekłowski z indykiem. Do tego co? Jogurciki bio, naturalny, banan. Później mamy jogurt z piątnicy z brzoskwiną i marakują. Do tego serek wiejski. Śmietanka łaciata 18%. Twark półtłusty do śniadania, takiego z bajglami. Serek wiejski z malinami i żurawiną. Do tego kremowy jogurt z truskawkami, też z piątnicy. Fantazja z kuleczkami. Bardzo dobra, zresztą ja uwielbiam, ale moja córka tak samo. Twark półtłusty włoszczowski. Włoszczowski. Natalia kupiła to do... Do czego? Do leniwych. Twaróg wiejski półtłusty podobnie. Bardzo fajna cena była za pomidory, bo kosztowały 3,18, 2,75 za 5 takich dorodnych fajnych pomidorów. Jeszcze kolejny jogurt bio z wiśniami. Te wszystkie jogurty są dla dzieci. Tutaj mamy kabanosy małe opakowanie, one kosztowały 1,50 zł. Też dla dzieci. Banany, no nie wiem, około kilograma. Troszkę więcej niż kilogram. Do tego sałata lodowa, zrobimy jakąś sałatkę do kanapek, takich rzeczy. Tutaj mamy, no to są takie ciasteczka musli, to dla dzieci, żeby miały po prostu w swoim opakowaniu, no dosyć długo starcza. Delma do smarowania na przykład tostu. Śmietanka 30% z firmy Sor. Jedna, powiem wam, z najlepszych kaszanek, jakie jadam, to jest właśnie z firmy Auchan. Do śniadania na przykład, bardzo fajna sprawa. No i mamy tutaj zestaw serów. Serki takie w paluszkach, to są dla naszych dzieciaków. Pakowany królewski, później serenady Radamer, babuni, bardzo naprawdę dobry, królewski Szwajcar. I tu kupiliśmy paczkowane na świeżo, żeby je jeść. To jest ser królewski z Kolna i ser królewski Będzony. Także z serów by było tyle. Zawsze kupujemy sok malinowy z czego? Z Herbapolu. Tym razem był tylko Łowicz. No niestety. Z tego też kupujemy chyba. Rzadziej. Cukier biały dwa razy by nam się praktycznie skończył, więc do jakiegoś drożdżowego ciasta na przykład na pewno będzie potrzebny. Lubella pióra rozpadł się, no, opakowanie rozpadło się w kasie, więc dlatego jest w folii. A do tego mamy co? Szyneczka z Bójnicka, krakowska parzona, schab pieczony i polędwica farmerska. No, oczywiście jest to wszystko kupione na wagę. Ciasteczka, herbatniki dla... głównie dla Marysi. Winogrona w fajnej cenie były 8 zł. To dlaczego? Powiedziałeś nie dla Marysi. Dla Marysi. A. Dwie nektarynki kupiliśmy. Też bardziej dla dzieci, bo my raczej rzadko jadamy. Lubella wstążki. No i tutaj taka drobnica. Worki na śmieci małe, duże, 60 litrów i 35 litrów. Tu mamy jakąś grę, 25 kart z Pepy. Na pewno jest dla Marysi. Później o ile będzie grała? Maska. Maska dla, na pewno dla Natalii.
proszek do pieczenia powinien być razy dwa i jest razy dwa. Do tego kindery kanwy powinny być 4 sztuki i są 4. Tutaj mamy klej to do wyprawki. Magiczny miał być, jest. Dokładnie. Małe opakowanie kabanosów i większe opakowanie kabanosów. Też głównie dla dzieci. Oreo to dla mnie, bo bardzo lubię. Nie, budyń. Koncentrat pomidorowy z oszą. Tak? Kupię oszą. Nie wiem, bo ja już się mylę w tych koncentratach, bo ich jest tam pełno nawalone i są bardzo pomieszane. Szczypce boczne to dla mnie, bo gdzieś ostatnio zgubiłem, więc potrzebowałem sobie kupić talony, bo ostatnio się skończyły, więc Marysia potrzebuje to. To uwierzcie, że potrzebuje maszynka do golenia. To teraz ja pokażę. No dobra. Tygryski. Dopuszczam panią przodem. Tygryski. Mieliśmy problem, powiem wam, z płatkami, ponieważ my nie jemy na mleku, to płatków na mleku nie jemy. Raczej musli z jogurtem, albo robię dzieciom lane kluski, tylko zacierki, kaszę, coś takiego. No ale ostatnio pomyślałam, że może jakieś płatki na mleku by jedli, no i mieliśmy problem. Bo my jak jemy płatki, to zwykłe te, kukurydziane. A dzieci tak niekoniecznie lubią, bo one są, wiecie, takie ostre, suche. Więc kupiliśmy Cheerios z miodem. Szczerze to nawet na skład nie spojrzałam. Mąka owsiana pełnoziarniska, pełnoziarnista, pszenna, cukier, mąka jęczmienna. Nie wiem, czy są w ogóle na rynku jakieś płatki, które będą miały super skład. Junior, paluszki Junior. Biszkopty też z firmy Oszą, a to z tego względu, że nie było tych innych, nie pamiętam jak one się nazywają teraz, ale tamte są na pewno lepsze. Musli, właśnie tropikalne dla nas. Bułki do hot dogów, powiem wam, mam ostatnio taką ochotę na hot dogi, a jeszcze kupiliśmy właśnie parówki, to wam pokażę z Biedronki, też fajne. Ach, to powinno być kotku wyżej. Łukasz tutaj wybrał pasztetową z borowikami. Tak, to tak. Kiedyś to była lepsza. Już nie chciałam nic mówić, nie ale będzie to jest za ta, chyba nie, to jest ta. To jest inna firma. Nie, to jest ta. 3 razy kulki mozzarelli. Tu mam cały kilogram wątróbki drobiowej z kurczaka. Nie każdy może to lubi. Ale my lubimy i dzisiaj będziemy mieli na obiad, bo oczywiście nie z kilograma, bo ja to podzielę na 2. 4 cytryny i dzisiaj też zrobię taki syrop na odporność, powiedzmy, ale nie z cebulą. W sumie to mogłam kupić kurkumę, nie wiem czy mamy kurkumę. Chyba mamy. Soczki razy 2 Kubusie. Też zrobię. 2 musy. Bo chyba jeszcze mam, nie kupuję za dużo. Słucham? Ostatnio już nie wiem, już tak nie piją. Takie soczki. Nie jedzą, ale tych soczków, wiesz co, chyba tam musimy to dać. Tak, znaczy tak. To może daj tu wyżej. Za kawę. Tak. A to tam. Marysia szafki przegląda. Ona przegląda, no po prostu potrafi tak czasami wyhaczyć sobie pieczarki, kilka dosłownie pieczarek. Pomyślałam o tortilli, korzeń imbiru, bo już się zaczął ten okres, kiedy trzeba właśnie się wspierać imbirem. Ogórek. Tu już właśnie mamy takie ten. 2 razy mięso mielone wieprzowe z łopatki. Było w dobrej cenie, wzięłam. Tu mamy 2 razy berlinki z oszątę. Klasyczne. Klasyczne. 2 razy. Kukurydza Bonduel jest najlepsza, nie ma lepszej i potwierdzam, zawsze myślałam, że obojętnie jaka kukurydza, jednak można się domyślić, że nie, i ma rację. Mają zmiary, tradycyjnie. I tu ostatnia rzecz, to jest sól do kąpieli, jakaś zwykła, algi i minerały. I to jest wszystko. Jeszcze parówki. I Biedronka. Aha, jeszcze w Oszą kupiliśmy, to już wypiliśmy kefir. Kefir i tak. Kupiłam sobie kapcie. Chciałam inne, ale musiałam jednak wziąć te.
Więc kupiłam sobie karcie, lubię takie karcie na zimę, jest mi zawsze cieplej. A że są jednorazowe. No, była promocja na parówki, berlinki właśnie konkretnie. Trzeba było kupić 3, wtedy płaciło się niecałe 3 zł za opakowanie. Więc mamy, to my mamy teraz 4 razy klasik. To ja nie przeszkadza. Klasik i jedne na spróbowanie, podobno są bardzo dobre. Machos. Machos a la Cabanos. A tak. Właśnie do hot dogów, więc zobaczymy, czy będą takie dobre. Może będziemy je kupować. Gnioki. Gnioci, nie wiem jak to w sumie. No, gnioki to tak bardziej po polsku. Kopytka ziemniaczane po prostu. Po prostu. Dzisiaj pomyślałam na kolację, że dzieciom może zrobię. Dzieci jedzą właśnie albo po prostu obsmażone tak na maśle. A pomyślałam, że zaleję im może śmietanką i zrobię taki sos. Zobaczę jeszcze. I Łukasz wybrał 2 sosy. Sos hamburger z Madero, z tej firmy biedronkowej. Sos hamburger. Pomidorowy, jogurtowy. Zobaczymy, czy będzie dobry. Jestem średnio nastawiona do tych sosów, ponieważ już tyle ich przerabialiśmy i mamy ich tyle i... No nie, no teraz mam mniej. I z Roleski, street food, sos do hot dogów i parówek. A, no i 12 litrów mleka jeszcze. I tak, 12 litrów mleka, mleko u nas, powiem wam, o, idzie to... proszę bardzo, jest całe opakowanie. Tonami, litrami u nas mleko idzie ostatnio. Dzieci ale ja te, tak, ale ja też bardzo dużo robię mlecznych rzeczy dla dzieci. Marysia bardzo lubi. No to tyle z naszego food hola. Zapraszamy na nasz kanał. No i żegnamy się z wami. Idziemy robić śniadanie. I wszystkie zakupy oczywiście wrzucić tam, gdzie trzeba, tak jak widzieliście. Pa! Pa! Cześć! Hej.